Dzień dobry, jest czwartek, 23 kwietnia. Zuzanna Schroeder, zapraszam na wiadomości. A zaczynamy od inwestycji drogowych, jakie pomimo trudności związanych ze stanem epidemicznym realizuje powiat raciborski. A konkretnie chodzi o gminy Kuźnia Raciborska oraz Pietrowice Wielkie, w których jedno z zadań dofinansowuje firma Ekoogna. Pandemia trwa, ale inwestycje drogowe nie mogą czekać. Przynajmniej tak sprawy stawia powiat raciborski, który mimo ograniczeń te zaplanowane stara się realizować, a w gminie Kuźnia Raciborska są to aż dwie. Jedna z nich to przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Turze. Prace trwają bez większych zastrzeżeń. Wykonaliśmy już wszystkie warstwy podbudowy tłuczniowej. W tej chwili firma przystępuje do wykonywania podbudów bitumicznych. Termin realizacji to jest 10 lipca. Nie ma problemów z dotrzymaniem tego terminu. Drugą inwestycją w Kuźni jest z kolei przebudowa dróg powiatowych Turze-Budziska, która przedterminowo już prawie dobiega końca. I podobnie jak pierwsza, możliwa jest dzięki środkom zarówno z budżetu gminy, jak i powiatu. A oba zadania dofinansowuje Fundusz Dróg Samorządowych. Bardzo się cieszymy, że udało nam się po prostu otrzymać dofinansowanie na obydwa te zadania, ponieważ widzimy dużą potrzebę właśnie realizowania takich zadań, szczególnie na terenie gminy Kuźnia Raciborska. I tutaj z tej strony chciałbym również podziękować władzom samorządowym, panu burmistrzowi, pani sołtys, wszystkim działaczom lokalnym za pomoc w tej inwestycji. Ona idzie bardzo, na tych dwóch inwestycjach, one idą po prostu bardzo sprawnie. Wszystkie sprawy na bieżąco jesteśmy w stanie na miejscu uzgodnić. Stąd prace trwają, nie ma większych problemów z dotrzymaniem terminu. Na nowe drogi może liczyć nie tylko Kuźnia. W Pietrowicach Wielkich ruszył właśnie kolejny etap realizowanej od marca 2017 roku przez powiat operacji pod nazwą Salanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki. Do przebudowy mamy 25 dróg transportu rolnego o łącznej długości ponad 16 km. Z tego bodajże 4 drogi są drogami o nawierzchni bitumicznej, reszta to są drogi, które mają nawierzchnię utwardzoną destruktem asfaltowym w takiej technologii podwójnego skrapienia. To zadanie wpisuje się z kolei w program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i środki na jego realizację pochodzą z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa. Natomiast druga inwestycja w Pietrowicach, a konkretnie w Kornicach, opiera się na współpracy powiatu ze stacjonującą we wiosce firmą Ekoogna. Powiat przygotowuje wniosek o dofinansowanie, przygotowuje całą procedurę, przetarg nieograniczony, prowadzi nadzór nad tą inwestycją, rozlicza tą inwestycję, natomiast środki nie są tutaj w żadnym, nie ma środków powiatowych, są środki również z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast wkład własny zabezpiecza firma Ekoogna. Postępowanie przetargowe na przebudowę dwóch odcinków drogowych ma być ogłoszone jeszcze w maju, tak jak podpisanie umowy na dofinansowanie, które wynosi ponad 4 miliony złotych. My, zamknięci w domach, jesteśmy od przeszło miesiąca. One za kratami spędzają całe noce i dnie. Zwierzęta z raciborskiego schroniska bardzo tęsknią za spacerami, które w normalnych warunkach możliwe są dzięki chętnym wolontariuszom. I to pierwsza wiadomość, jaką usłyszeliśmy od pani kierownik. A oto czego jeszcze dowiedzieliśmy się o bezdomnych czworonogach w okresie pandemii. Na to w obecnym czasie liczyć nie mogą, a to jedna z niewielu rzeczy, która sprawia im radość. Bezdomne zwierzaki na porządne rozciągnięcie kości muszą jeszcze poczekać, bo obowiązująca izolacja nie pozwala teraz na wizyty wolontariuszy. Nie umiemy się już doczekać czasu, kiedy wszystko powróci do normy i znowu będziemy mieli tutaj spacerki i będziemy mieli odwiedzających dla piesków. No one tęsknią bardzo, one mnie były przyzwyczajone, że przychodzą ludzie w tygodniu, to byli emeryci, w większości na weekend całe rodziny. No i my tęsknimy też, także nie tylko zwierzęta. Na ten czas wstrzymane są jednak nie tylko ukochane przez czworonogów spacery, ale również adopcje, które możliwe są tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jeżeli ktoś miał pieska i on odszedł i chciałby przygarnąć następnego, ma swój dom, własny ogród i no to wtedy nie stoimy takiej adopcji
no poprzemy taką adopcję, ale jeżeli ktoś teraz z tego tytułu, że siedzi w domu, że jest kwarantanna ogólna, chce przygarnąć pieska, no to no nie wiemy, nigdy nie jesteśmy pewni, co z tymi zwierzętami się stanie po kwarantannie, czy wrócą do schroniska, czy no to jest bardzo, bardzo ciężki temat z tego tytułu, że mimo wszystko trzeba jeszcze uważać, czy to nie jest chwilowy kaprys, że tak powiem. Nic nie zmieniło się natomiast, jeśli chodzi o podstawowe dobro zwierząt. Wszystkie mają zapewnioną opiekę weterynaryjną oraz pokarm, który również oprócz odpowiedzialnego za to przedsiębiorstwa komunalnego wysyłają darczyńcy. To, że nie można wchodzić na teren schroniska, to nie znaczy, że nasze zwierzęta zostały zapomniane całkowicie, bo dostajemy też pocztą karmy dla naszych zwierząt, w szczególności tutaj dobrą puszeczkę dla pieska czy dobrą puszeczkę dla kotka. Także tak do końca nas nie jesteśmy zapomnieni. Ludzie mimo wszystko, że nie mogą przychodzić na teren schroniska, wysyłają nam po prostu pocztą paczkę dla naszych podopiecznych. Był też zajączek, przywiózł pod drzwi karmę, także mieszkańcy dbają, mimo tego, że nie mogą odwiedzać nas, ale dbają o to, żeby nasze zwierzątka od czasu do czasu jedną puszkę dostały. Mają taką potrzebę serca, a my nigdy nie powiemy nie. Oczywiście w tym wyjątkowym czasie pracownicy schroniska równie mocno dbają także o swoje zdrowie. Środki dezynfekcyjne w schronisku zawsze były. Rękawiczki jednorazowe też zawsze były. To dla nas to nie jest nowość. Używać takich środków z tego tytułu, że no i zwierzęta też mają swoje choroby wirusowe, tak jak my ludzie i higiena i dezynfekcja u nas zawsze istniała i jest. Oczywiście pracownicy mają dodatkowe płyny, mamy maseczki do używania, także tutaj jeżeli chodzi o załogę, wszystko jest zabezpieczone. Przypomnijmy również, że w placówce wciąż jeszcze trwa budowa pomieszczeń, które mają służyć zwierzętom w jesieni życia, a środki na ten cel wspierano m.in. w akcji pod nazwą Starość na kanapie. Na dzień dzisiejszy mamy już okna w tych pierwszych dwóch częściach, ocieplamy dach, właśnie kończymy płyty gipsowe dawać na dach. Myślę sobie, że te dwie pierwsze części do jesieni się wykończy i na zimę będą mogły pierwsze starsze pieski zamieszkać. Także tu też staramy się iść do przodu. A wracając do spacerów, z utęsknieniem czekają na nie nie tylko pieski, bo jak się okazuje, telefony od chętnych do wspólnej przechadzki dzwonią regularnie. I chociaż nic tego nie zastąpi, to póki co zwierzaki można wesprzeć za pomocą 1% podatku, do czego gorąco zachęcamy. W tym trudnym czasie nie możemy zaprosić Państwa do siebie, ale możemy skutecznie nakarmić naszymi wspaniałymi i smakowitymi daniami. Nie musicie wychodzić z domu. Wystarczy zadzwonić między 12 a 21, zamówić, zapłacić online, a nasz kurier, zachowując wszelkie wymogi bezpieczeństwa, dowiezie i dostarczy zamówienie, również piwo i inne napoje, pod same drzwi. Restauracje Bakszysz i Braxton zapraszają i życzą smacznego. Koronawirus SARS-CoV-2 to nowy rodzaj wirusa, który pojawił się w grudniu 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Kilkanaście tygodni później dotarł do Europy, także do Polski. SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z zagranicy lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, skontaktuj się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Raciborzu. Pracownicy raciborskiego sanepidu dyżurują całodobowo pod numerem telefonu 604 106 359 oraz 517 886 049. Jeśli obserwujesz u siebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, takie jak kaszel, wysoką gorączkę, bóle mięśni czy duszności, szczególnie po kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy lub gdy podejrzewasz, że miałeś bezpośredni kontakt z osobą zarażoną, udaj się do szpitala rejonowego w Raciborzu, do namiotów ustawionych na parkingu przed wejściem do pogotowia ratunkowego i izby przyjęć.
Koronawirus daje objawy podobne do wirusa grypy, dlatego nie panikuj. Jeżeli to możliwe, skorzystaj z teleporady medycznej w swoim ośrodku zdrowia. A jeżeli chcesz umówić wizytę u lekarza rodzinnego lub nawet wezwać pogotowie ratunkowe, poinformuj o swoich podejrzeniach, by uprzedzić medyków o możliwości zarażenia. Możesz też skorzystać z porady pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, dlatego dbaj o higienę, często myj ręce, a kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta. Spotykając innych ludzi, zachowaj dystans co najmniej 1 metra, a najlepiej, kiedy to możliwe, zostań w domu. Przestrzegaj zaleceń rządu dotyczących korzystania z komunikacji miejskiej czy poruszania się poza domem. Pamiętaj, że dopuszczalne jest tylko wyjście do pracy oraz w sprawach niezbędnych do życia, jak zakupy czy wizyta u lekarza. Razem poruszać mogą się tylko 2 osoby w odpowiedniej odległości 1,5 metra. To od Ciebie zależy życie i zdrowie Twoje i innych. Dlatego zostań w domu! Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. I na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.